Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że Ty dotykasz serca teraz tych ludzi, którzy tutaj są. Dziękuję Ci za to, że Ty pragniesz, żeby oni poznali Ciebie, żeby oni zrozumieli i nie bali się poznać Ciebie osobiście. Jezu, dziękuję Ci za to, że Ci ludzie będą mogli zawołać w każdej chwili, w każdym miejscu, gdziekolwiek będą. Będą mogli sobie przypomnieć słowa: Jezus Chrystus Cię kocha. Jezus Chrystus chce mieć z Tobą relację. On chce się dzisiaj z Tobą spotkać osobiście. Jest tutaj jedna osoba na tym miejscu, która była kiedykolwiek pogryziona przez psa. Jeżeli jesteś tą osobą, to przyjdź do nas. Chcemy się o Ciebie pomodlić. Nie musisz żyć teraz z tą traumą. Możesz dzisiaj do nas podejść. Możesz zostać uzdrowiony, uzdrowiona. Jeżeli jesteś tą osobą, pamiętaj, te słowa będą wołać w Twoim sercu. Możesz przyjść do Jezusa. Możesz przyjść do Jezusa, poznać Go dzisiaj osobiście. Jezus jest żywy. On jest żywy dzisiaj. Specjalistą od życia. Zadaj sobie to pytanie. Co, jeżeli ta, która się przy Złotych Tarasach przez mikrofon głosiła, mówiła prawdę? Co, jeżeli to jest prawda? Mówi do was Bóg. Ale jeżeli Jezus umarł za Ciebie na krzyżu, tak? Wymienił się z Tobą miejsce, rozumiesz? Czyli jak przyjmiesz Jego ofiarę, Ty będziesz oczyszczony i święty. Chcesz tego? Który stał się żyć, ale Ty potrzebujesz moim Panem. Jezus wraca na to. Wierzysz, że umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty. Teraz możesz się... Tak. Wyrzekam się śmierci. Wybieram życie w Tobie, Jezu. Dziękuję Ci za nowe życie. Od dzisiaj bądź moim królem i Panem na wieki wieczne. Że ktoś przeżywa Boga tak samo jak ja. Że nie ma w sercu jakichś wątpliwości. Że może jeszcze się pomodlimy do Maryi, może do Świętego. Wszystko inne, co do tej pory wierzyłam, było już nieważne. To było nieważne, bo spotkałam prawdziwego Boga. Spotkałam Boga, który realnie do mnie przyszedł. I w Kościele borykałam się z tą prawdą mojego serca, bo dookoła mnie było masę różnych rytuałów, którymi moje serce się nie zgadzało. Ja się nie zgadzałam z tym, że czczą Maryję, że modlą się do świętych, bo ja wiedziałam, że to jest kłamstwo, które tutaj na tej ziemi. Pamiętaj o tym.